Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama Winteto Eliksa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobra, po kolei kochani, co mam na sobie? Okulary są u mnie nowością. Kupiłam je na Zalando, to jest Dolce & Gabbana. No takie nietypowe, słuchajcie. Myślałam, że będą bardziej niebieskie, ale są takie ciemno-niebieskie. Chciałam, żeby jednak były trochę jaśniejsze. Dobra, torebkę później pokażę i bluzkę też później pokażę. Teraz dalej, mam nową bluzę, która jest dwustronna. Dzisiaj nagrywam w części takiej, no bardzo kolorowej. Niesamowicie mi się podoba. Kupiłam ją jakiś czas temu, ale Wam jej jeszcze nie prezentowałam. Zastanawiałam się, z czym ją zestawić. No i w końcu znalazłam te spodnie, które już Wam pokazywałam. Wściekłe, takie pomarańczowe, które są rewelacyjne. No i moja stylizacja bardzo, bardzo taka kolorowa. Można powiedzieć, że rzucająca się w oczy. No i jeszcze podczas nagrywania właśnie pokażę Wam, podczas nagrywania stylizacji, jak wygląda bluza na drugiej stronie. Także dobra, oglądajcie kochani i zaraz pokażę Wam, co takiego jeszcze znalazłam. No ostatnio to bardzo często jeżdżę na zakupy, 2 razy w tygodniu, czyli tak wróciłam do żywych, jak to się mówi. Natomiast miałam też taką przerwę w zakupach, mam cały czas co pokazywać, natomiast kocham lumpeksy, kocham robić tam zakupy. Ja się śmieję, słuchajcie dziewczyny, że ja dzięki temu widzę, ile zarabiam, bo to, co mnie otacza, to są moje pieniądze, tak? Widzę w szafie ubrania, widzę wszędzie i ja wtedy sobie zdaję sprawę, że ja zarabiam pieniądze. I to jest takie moje wytłumaczenie na dużą ilość zakupów. Ok, coś Wam jeszcze miałam ważnego powiedzieć. Dobra, nie będę tutaj, jak mi się przypomni, to Wam powiem, bo zaraz miejsca zabraknie w telefonie i dopiero będzie. Także dalej. Kolejna rzecz, kochani, koszula, która jest w rozmiarze 14, guziki takie perełkowe, brakuje jednego guzika, ale można to naprawić. Jeżeli na przykład nie będę miała w swoich zbiorach właśnie takiego guzika, to po prostu usunę tę pętelkę, najzwyczajniej w świecie, i tutaj sobie dosłownie o tyle zszyję i będę to zakładała jako, powiedzmy, bluzkę, czyli tylko te 2 górne guziki będą się rozpinały, natomiast tutaj ten pozostanie taki bez rozpięcia. To jest koszula, która ma bardzo mocny kolor, niesamowicie mi się podoba. Wiem już, co miałam powiedzieć. Ustawiałam dzisiaj sama kadr. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku, bo co drugi film tak ja ustawiam, albo Albert, no on ma po prostu lepszą rękę do tego, bo już to jednak 3 lata robi. Natomiast ja jeszcze, słuchajcie, metodą prób i błędów staram się, żeby tutaj wszystko było ok. Ale jak go nie ma w domu, no to ja po prostu działam wtedy sama. Z tyłu koszula tak się prezentuje, też ma takie mankiety. Ktoś to jakby to zszywał, tak zobaczcie, nie wiem, tak jest to dziwnie uszyte, że taka zakładka jakby, ale bardzo dobrze, dlatego że to jest wtedy na mnie takie po prostu lepsze, nie wisi tutaj mi ten ściągacz. Teraz kochani, mój projekt, mogę tak powiedzieć, to jest taki mały projekt, który zrobiłam. Właściwie to był to taki długi żakiet, no i nagrałam filmik, jak to wszystko wyglądało. Znacie go na pewno, bardzo, bardzo mocny kolor. Kochani, mam tutaj taki żakiet, który będę przerabiała. Zobaczcie, jak on wygląda. Znalazłam też takie wstążeczki, coś takiego. No i na tych wstążeczkach były takie ponczuszki, więc będzie mi to potrzebne do przeróbki. Myślę też o tym stroju kąpielowym. Tutaj macie taką po prostu ozdobę, która będzie mi potrzebna. I mam jeszcze taką zarąbistą sukienkę z second handu, którą już kiedyś przerabiałam, skracałam. No i ona też będzie mi bardzo, bardzo potrzebna. Nie wiem tylko, czy pokazałam, skąd mam te elementy, ale jeżeli nie, no to powiem teraz. To jest bikini, które tak naprawdę już mi się znudziło, więc postanowiłam wykorzystać elementy, które na nim były i sobie ten żakiet skróciłam, ozdobiłam. No i dodatkowo jeszcze z tego stanika zostawiłam sobie z góry, jakby z tego bikini, zostawiłam sobie te sznurki i one fajnie wyglądały na tym zielonym tle i sobie tutaj mam regulację. Dzięki temu nie musiałam zwężać żakietu, a mogę sobie tutaj to wszystko tym paskiem wyregulować, tymi paskami. Także to jest na początek taki mój mały projekt. No i uważam, że pięknie wygląda ten żakiet, jest teraz taki po mojemu, wtedy też był fajny, ale teraz jest jeszcze fajniejszy. Także tak wygląda teraz nowa odsłona tego żakietu. A, jeszcze dziewczyny, mam tutaj coś takiego. To są rajstopy, bo ogólnie w tamtej stylizacji wystąpiła taka sukienka, która jest bardzo krótka. Nie musiałabym nic po nią zakładać, ale lubię różne dziwne stylizacje tworzyć, takie po mojemu, i obcięłam sobie rajstopy, te moje z Calcedonii, takie co miałam różowe, bo już mi też znudziły się, i mam teraz takie bajkery pod coś, ale wiadomo, że na wierzch muszę coś zakładać, bo będzie mi tyłek widać. Zostały jeszcze oczywiście dolna część tych rajstop, zrobię sobie z nich rękawiczki, to też Wam pokażę, albo coś w tym stylu. Dobra, teraz koszula, którą dostałam w prezencie od jednej z moich obserwatorek, od Dorotki. Dorotko, bardzo Cię pozdrawiam, dziękuję Ci za przecudowną paczkę. To jest koszula, która ma takie przeróżne wzory, ale też ma taki główny, podstawowy, piękny kolor, czyli fiolet. Nietypowy odcień, bardzo mi się ta koszula podoba. Z tyłu ona tak się prezentuje, jest taka inna, takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, a w sumie teraz poluję na koszulę. A co mi tam zależy? Słuchajcie, naprawdę otworzyłam tak umysł, że znajduję takie okazy i mam kolejne jakieś filmy przygotowane też z dużą ilością koszul. Myślę, że to jest też są zwolenniczki właśnie tej części garderoby, tak jak ja, i specjalnie dla Was, dziewczyny, będzie taki film o koszulach też. Będą one przeważały właśnie w stylizacjach. Jeszcze wracając do tej mojej ślicznej koszuli, no to tutaj jeszcze tak, czerwone spodnie, czerwona spódnica, to jeszcze będą stylizacje z tą koszulą, więc na pewno ona jeszcze się pojawi w moich kolejnych filmach, bo grzech by było nie skorzystać z tego, co można stworzyć jeszcze właśnie z tą koszulą. Kolejna stylizacja to będzie taki przecudowny żakiet, który ma cudowny kolor, taki fioletowy, ale jeszcze tutaj w tej stylizacji, dziewczyny, pojawił się taki gorset. Ostatnio Wam powiedziałam, że będę sobie tworzyła takie gorsety. Ten jeszcze jest do podszycia. Ja podczas filmu, podczas nagrywania stylizacji improwizowałam, dlatego że ja to troszeczkę po prostu sobie to podwinęłam, ale tak ma wyglądać właśnie efekt końcowy. Czyli ja to sobie przelecę na maszynie, będzie to w ten sposób wyglądało, takie zakończenie. To było kiedyś sukienką. Miało to takie rękawy, ja to podpruwałam, mam teraz taki gorset ze sztucznej skórki. I założyłam go sobie tutaj do tego żakietu, bo on też jest wykończony taką skórką. Także tak od razu wpadła mi na myśl ta stylizacja. Do tego cekinowa taka spódnica, opuszczona specjalnie na biodra. Bardzo mi się podoba takie kawałek takiej golizny, czyli żeby było widać wycięcie w tym żakiecie. Nie żakiecie, tylko gorsecie. I jeszcze ten gorset na pewno założę sobie do jakichś jasnych spodni i po prostu z wysokim stanem i wypuszczę go na wierzch. Też będzie fajnie ten trójkąt wyglądał. Także dużo też różnych opcji, jeżeli chodzi o tę część garderoby. Ostatnio dużo gorsetów nazbierałam. Kwestia tego, że muszę sobie teraz bardzo dobrze zorganizować czas i po prostu więcej dać z siebie. Zawsze od siebie wymagam najwięcej, więc kochani, zegar przestawiam o godzinę jeszcze w tył i wstawać będę teraz o 6. O 6 będę wstawała, wstawałam o 7, o 8 i tak dalej. Cofam. Teraz będę wstawała o 6 i sobie będę pisała taki plan dnia, co mam po kolei robić, i wygospodaruję sobie naprawdę bardzo dużo czasu na szycie i przerabianie ubrań i przede wszystkim na filmy. Także możecie się mnie spodziewać tutaj bardzo często. Dziewczyny, teraz żakiet, który pokazywałam Wam dawno temu, ale była z nim kiedyś zupełnie inna stylizacja. Był z taką... Czekajcie, był ze spodniami skórzanymi takimi i z białą bluzką na ramionczka. Dzisiaj nowa odsłona z leginsami Versace Jeans, które kupiłam na Zalando. Bardzo spodobała mi się ta kolorystyka i fajny stworzył się zestaw. I zobaczcie, teraz tak, nowoczesne leginsy, które są teraz w obecnej kolekcji na Zalando. No i żakiet z dawnych lat, stary jak nie wiem co. Kojarzy mi się z projektantką Alessandro Ricci. Ona właśnie takie żakiety tworzy i one kosztują po parę dziesiąt nawet tysięcy. Z tyłu tak się ten żakiet prezentuje. Ja się cieszę, że mogę takie perły kupować sobie w second handach, no bo kurczę, no nie ma co porównywać nawet, ale też one niczym w sumie czasem niczym się nie różnią, poza ceną oczywiście, także no jakoś tak sobie staram się kombinować i tyle. Ok, teraz Teraz będzie stylizacja z torebką. Specjalnie właśnie ze względu na ten wzór nagrałam stylizację dla Was, to jest u mnie też nowość. Tę torebkę kupiłam sobie też na Zalando, ale w bardzo dobrej cenie, bo ona normalnie kosztowała jakoś ponad 100, ja za nią zapłaciłam chyba 65 zł, więc za 65 zł za taki wzór pomyślałam sobie super, wezmę ją sobie, bo naprawdę fajnie będzie wyglądała do różnych stylizacji, też takich właśnie jesiennych, ale i nie tylko. Teraz latem też mi się przyda. Ona oczywiście ma jeszcze pasek w środku, mamy tutaj możliwość dopięcia tego paska, ale ja, słuchajcie, nie przepadam za tymi paskami. To jest taka wielkość torebki, która mi bardzo odpowiada, jest niesamowicie wygodna, mieści się telefon, wszystko co potrzeba na zakupach i nie tylko. No i po prostu ja tych pasków nie lubię, bo one gdzieś mi się tam plączą. To już naprawdę zależy od torebki, żebym ten pasek sobie dopinała. Także stylizacja z torebką, bardzo fajne wzory, to jest taka paciaja, ja to nazywam, taka paciajka, mozaika. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie. No, za taką kasę mogę tą torebkę kupić, bo ogólnie powyżej 100 nie zapłaciłabym za nią, słuchajcie, bo nie jest aż tak nie wiadomo jaka. Jeżeli chodzi o wykonanie tej torebki, to jest takie sobie. Wkurza mnie trochę zapięcie, bo tutaj ono jest takie jakby podwójne i to tak trochę ciężko się zapina. Mogłoby być tutaj na środku, byłaby zdecydowanie praktyczniejsza ta torebka. Ok. I podczas wyświetlania stylizacji z torebką pojawiła się nowa rzecz, taki top, który był w rozmiarze 52. Ja go sobie po prostu dopasowałam, ale jeszcze jest troszeczkę za duży. No to tam wiecie, po 3 cm z każdej strony jeszcze trzeba zebrać. Robiłam to na oko jak zwykle, ale chyba nie wiem, czy mi się będzie chciało to zwężać. Mam dużo innych rzeczy do zwężania, które aż po prostu się proszą, żeby je Wam tutaj pokazać, przerobić. Także nie wiem, jak mi starczy jakiegoś takiego czasu na takie bzdety typu poprawić coś jeszcze o 2 cm, no to wtedy sobie to jeszcze bardziej dopasuję. No i tak, dziewczyny, to jest wzór taki panterkowy, pantera na takim granatowym tle i tutaj zupełnie inna odsłona z różowym kolorem, z różowymi spodniami i gumki mojego projektu. Gumki, które tak naprawdę noszę nie tylko na włosach, na rękach, na włosach, ale również na butach. Często sobie ozdabiam w ten sposób buty, ale jeszcze Wam tego nie pokazywałam, więc dzisiaj 2 srebrne gumki, które powstały ze starego swetra, który kupiłam kiedyś za 2 zł. Sweter leżał na strychu, ja ten sweter przywiozłam, wyprałam i zrobiłam z niego 8 gumek do włosów. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda i te gumki i te buty zainspirowały mnie do tego, aby nagrać jeszcze jedną stylizację i zaraz Wam ją też zaprezentuję. To jest taki sweter, który jest ze mną bardzo długo i kocham ten sweter. I zobaczcie, jak tutaj zrobił się taki komplet, bo te gumki są tak naprawdę w tym identycznym kolorze i też tak jakby nałożone są na kolor niebieski, tak samo jak ten sweter jest właśnie w ten sposób ozdobiony, to tak te buty i gumki wyglądają. I sweter już znacie, myślę, że jak ktoś mnie ogląda tutaj dłuższy czas, to ten sweter kojarzy, też z nimi była stylizacja na ptaszki, jest taki film właśnie o ptaszkach i tam właśnie pokazywałam ten sweter, przebierałam się za ptaka, właściwie ten ptak mnie zainspirował, także dzisiaj sweter w innej odsłonie, tak samo jak dzisiaj Wam pokazałam żakiet, czyli widzicie, ja jeszcze sięgam do rzeczy, które kupiłam dawno temu, bo jak przyjdzie mi na myśl jakaś świetna stylizacja, to po prostu będę Wam je prezentowała. Kolejna rzecz i w gruncie rzeczy bardzo mi się ta stylizacja podoba, czuję się w niej świetnie, jest taka bardziej na luzie. To jest tak, po pierwsze spódnica, którą zwężałam, ale tylko odrobinę. Zostawiłam ją w kształcie litery A. Nie robiłam jej na taki słup, że nie można chodzić. To była spódnica nowa z metką, która przepięknie się błyszczy. Świetne, można z nią też stylizację stworzyć latem, jesienią, także ona bardzo fajnie jesienne stylizacje podbije, też ta jesień będzie taka fajniejsza, piękniejsza. Z tyłu tak się prezentuje, ma tutaj taki zamek i zestawiłam ją sobie z taką bluzką, której nikt nie chciał poza mną. Jest ona welurowa, właściwie taka aksamitna i na całej powierzchni ma takie złote nadruki. Nic z nią nie robiłam, nie zwężałam, tylko wyprałam i powiesiłam i przygotowałam do dzisiejszego filmu. Kolor bardzo trudny, nietypowy, nie wiem nawet jak go nazwać, słuchajcie, nie mam pojęcia. Róż, fiolet, coś takiego. I bardzo ta spódnica tutaj nawiązuje do właśnie tych nadruczków, które są na tej bluzce. No i tak, ja oczywiście sobie tę bluzkę związałam. Lubię sobie robić takie tutaj wiązanie, które trochę czasem wychodzi jak kwiat, to dobrze, a czasem wychodzi jak taki supeł, tak jak w tym przypadku, ale jest ok. O to mi chodziło. Także bardzo dobrze się czuję w tej stylizacji, jeszcze tam kwestia do opracowania, wiecie o co chodzi tam. Umarszczenia odpowiednio tej bluzki, będzie wszystko super. I ostatnia stylizacja na dzisiaj to jest koszula, która ma przepiękny wzór, takiej też nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam dużo fajnych kolorów, właściwie tylko 3, ale bardzo fajnie ze sobą zestawione, ciekawy wzór, z tyłu koszula tak się prezentuje, bardzo mi się podoba, jest to koszula też z dawnych lat i kocham takie znaleziska, można tak powiedzieć. I dziewczyny, teraz będzie to taka stylizacja bardzo taka ekstrawagancka, szalona, taka po mojemu, że ktoś jak mnie zobaczy, to będzie się zastanawiał, co ja takiego mam na sobie. Spódnica skórzana z dawnych lat, pasek granatowy, pasek chyba jakiś jeszcze jeden miałam założony, już ja nawet nie pamiętam, słuchajcie, i jakiś kawałek materiału takiego tiulu, to jest na zasadzie takiej wycięcia kawałka materiału z takiej tiulowej sukienki, którą będę przerabiała, będę z niej dużo rzeczy tworzyła. I po prostu tam była taka przerwa w tej stylizacji, jakby taki kawałek, nie wiem, czy trójkąta, czy czegokolwiek, więc ja to wypełniałam tym tiulem. Tak mi się zachciało, takie snopowiązałki, słuchajcie, na polu, czy nie wiem, jak to się nazywa. Takie coś mi się po prostu, takie coś mi przyszło do głowy i to jest taka stylizacja, która podbija kolor ten właśnie chabrowy, ale koszulę na pewno Wam jeszcze pokażę, dlatego że bardzo intryguje mnie ten szary kolor i chciałabym go pokazać, chciałabym tę koszulę pokazać Wam jeszcze w innych po prostu stylizacjach. Wiecie co, jak gadam, to te okulary z nosa się zsuwają, po prostu dziwne są takie. I jak patrzę przez nie, to widzę te obramówki, takie są trochę wkurzające. Ok, dziewczyny, to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama Winteto Eliksa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. I kochani, jeszcze tylko taka mała wzmianka. Tam ktoś ostatnio mi proponował jakiś film, żebym nagrała. Dziewczyny, ja mam na cały rok rozpisane filmy. Na cały rok już mam wszystko rozpisane, co będę nagrywała po kolei. Także mam co robić. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.